Czat, tutaj wydarzyła się akcja. W ogóle ten WOT polega na tym, że przez 2,5 godziny czekamy na Torka, żeby w końcu odbić Kubira i w końcu i tak umieramy. Pog stream. O, to jest moment, w którym ja tylko słyszałem... O, zaczyna się. I mean, oni mega dobrze zagrali, ale nie możecie pozwolić z Tobiaszem się rozdzielać albo coś tam. To jasnej cholery, już grono eksperckie. Ale to dobrze, dobre info było. Czat, sytuacja. Dalej, tam gdzie Miki... Patrzcie, no dobra, co się stało. Ja wycofałem na chwilę. Lecę do was. Oj, ale ja nie wiem... I Tobiasz teraz mówi, że nie wie nawet, gdzie jesteśmy. Blacha, tu jest typ! Na mnie się rzucili, na mnie się rzucili. Tobiasz nie wie, gdzie jesteśmy, a ja wiem, że Tobiasz jest lewa góra. Więc co robię? Nie idę szukać diamentów, bo jesteśmy w nowym miejscu. Tobiasz po raz kolejny mówi, że nie wie, gdzie jesteśmy. Ja sprawdzam, że nie mogę dobiec do Tobiasza tam, bo tam są dalej ludzie, więc myślę, że jeżeli Tobiasz jest tam, to ja zrobię do niego tunel. Patrzcie, patrzcie, jak to się szybko kopie. I teraz w tym momencie orientuje się, oh shit, mam dwa serca. Słuchasz sytuację, ale moim zdaniem lepiej się... I umieram. A widzowie, znaki zapytania, co się dzieje, że stary idzie kopać diamenty? Ja się zdałem, no. Weird jump. Ja nie poszedłem szukać diamentów, tylko w momencie, kiedy Tobiasz mówi trzy razy, że nawet nie wie, gdzie my jesteśmy, to ja muszę mu zrobić drogę. Bo gdyby on wiedział, gdzie jesteśmy, tylko do nas biegł, to ja bym grał na czas. Ale stwierdziłem, że po prostu zrobię do niego tunel w linii prostej, żeby po prostu go spotkać. Ale ta osoba niewidzialna to był Bremu, bo mi potem powiedział, że to on mnie bił. Oczywiście, dlaczego jestem debilem? Jestem idiotą, bo mam małe IQ, nie użyłem jabłek, miałem Fire Resist Potkę. Najlepszym placem w tej sytuacji to byłoby użyć Fire Resist Potki na siebie i sperłować się do lawy. Tak jak zrobił Zaha i w lawie by nas nie znaleźli, no nie? Ale jestem debilem. Ale tylko mam... Ja nie mówię, że nie jestem debilem. Mówię, że nie szukałem diamentów. Okej? Okay? Nie szukałem diamentów. Robiłem tunel do Tobiasza. Dziękuję. Nie szukałem diamentów. Tobiasz powiedział trzy razy, że nie wie, gdzie jesteśmy, więc zrobiłem do niego tunel, ale nie zdążyłem. Już dziękuję. Nie szukałem diamentów. No nie mogę. A potem Evron, ale po co szukałeś diamentów? No nie mogę po prostu. Nie szukałem diamentów. Robiłem tunel do naszego warlorda Tobiasza Fightera. S? Bo stwierdziłem, że to jest nawet realne, patrząc na to, jak Netherbrick się szybko... Nether kurde rak się szybko kopie. Dziękuję, za trzecim razem powiedziałem. No i Galaxy, dziękuję bardzo. PPG. Co nie zmienia faktu, że jestem debilem, ale potrenujemy walkę. By the way, jak można wywalić się na hulajnodze elektrycznej? Czat, ja prawie się wywaliłem na hulajnodze elektrycznej ostatnio. Czat, miałem takie combo, że to jest insane. Pokażę wam, co się stało. Paint. Czat. Tylko zrobię wam czarne tło, żeby was oczy nie bolały. To, co się wydarzyło, jest insane. Patrzcie. Prawie się wydupiłem na hulajnodze. Było coś takiego, patrzcie. Jadę. Tu jest oj kurde, czekaj. Pędzle. Biały. No nie, tu jest chodnik. I, znaczy nie, patrzymy na chodnik tak, że tam jest dalej, no nie? Tak i tak. I kojarzycie czasami takie miejsca, w których są takie pale, żeby samochody nie mogły wjechać? Tu jest, nie wiem jak to... No są takie pale, no nie? Żeby samochody nie mogły wjechać czasami. Takie trzy. I tutaj jest kostka. Kostka normalnie wyłożona, no nie? I jadę, tędy, żeby... Wiesz, wjechać między pale. Tylko, że tutaj jest też kostka. I jak wjechałem chwilę przed to, to tak najechałem na to i troszeczkę mnie zbiło z trasy i prawie wjechałem na pal i prawie bym czat umarł. Ale na szczęście wykonałem tak zwane podwójny double flip odbicie, bo byłem tutaj, odbiłem się idealnie na płot, ale jeszcze zrobiłem skręt i tutaj. Normalnie manewr, no to jest ten CPS. Ale no wiadomo, więc można się wywalić oczywiście. Wystarczy nie być warlordem w Mingu, no i jesteś, lecisz.